dostałem informację z wozu transmisyjnego, że możemy rozpoczynać nasze mecze. Witam wszystkich nowo przybyłych. Dotarliśmy do fazy ćwierćfinałowej, w której rozegrane zostaną 4 spotkania w systemie lepszym z 9. Na stole numer 1 spotkają się Konrad Juszczyszyn-Bieruń, Paweł Rogoza-Szczecin. Sędzią tego spotkania jest Agnieszka Werecka z Lublina. Na stole numer 3 Tomasz Skalski-Warszawa, Kacper Filipiak-Warszawa. Sędzią tego spotkania jest Bartłomiej Różycki z Łodzi. Na stole numer 5 zagrają Grzegorz Biernacki-Warszawa, Bartosz Utkowski-Radom. Sędzią tego spotkania jest Andrzej Kowalski-Zielona Góra. I na stole numer 6 Daniel Holojda-Warszawa, Maciej Kusak-Warszawa. Sędzią spotkania Małgorzata Kaniecka z Warszawy. Zawodnikom życzę dobrej gry. Sędziowie, proszę rozpoczynać spotkania. Witam ponownie. Dawno się nie słyszeliśmy, więc czas się znowu przywitać. Piotr Garboniński i zapraszam na ostatni już dzisiaj mecz. W zasadzie ostatnią pulę meczów, które zostały do rozegrania w dniu dzisiejszym. Ćwierć finały. Na jutro zaplanowany półfinał i finał. Tomek Skalski, Kacper Filipiak. No, to jest hicior. To jest absolutny hicior. Moim zdaniem przedwczesny finał zdecydowanie. Tu może być szybko, tu może być dynamicznie. Nie spodziewam się, by ten mecz potrwał zbyt długo. Obaj zawodnicy przysposobieni raczej bardzo ofensywnie, co prawdopodobnie za chwilę będziemy mieli okazję zauważyć przy stole. Pierwsza bila wbita przez Tomka Skalskiego w tym meczu. Kąt odwrotny, ale nie powinien mieć raczej problemu z biciem kolejnej czerwonej, bo jak znamy Tomka, wiemy, że on lubi długie zagrania. Wbija je bardzo pewnie, z przytupem zazwyczaj. O, proszę, taka niespodzianka. Pozycja do czarnej bardzo dobra, natomiast samego wbicia zabrakło. Ale nie zostawia nic Kacprowi takiego łatwego, oczywistego do wbicia, tylko odstaw na zasadzie pozostaje do zagrania. Całkiem nieźle. Postaram się informować, jak tam wyniki się przedstawiają na stołach sąsiednich. Przypominam, że mamy jeszcze jeden stół pod kamerami telewizyjnymi. Konrad Juszczyszyn i Paweł Rogoza mierzą się w tym drugim spotkaniu na stole oznaczonym jako numer 1. I to też może być bardzo ciekawy mecz. Głównie jestem ciekawy Konrada Juszczyszyna. Bardzo ofensywnie zaczął grać. To taka chyba naleciałość pulowa. Natomiast bardzo skutecznie. Taki czarny koń tych zawodów. Myślę, że no nikt by się nie spodziewał, że zajdzie aż tak daleko i że będzie tak skuteczny w swojej grze. Aż miło się go ogląda przy stole. Mieliśmy okazję obserwować grę również na stole telewizyjnym dzisiaj rano. W naszym pojedynku na razie spokojnie, ale to
prawdopodobnie taka cisza przed burzą. Zachęcam do zadawania pytań na TopChacie i tylko na TopChacie Facebooka w trakcie meczu nie ogarniam. Zaraz postaram się, by ktoś tutaj do mnie dołączył na miejsce obok. Bo spotkało się to, z tego co słyszę, z dosyć dużym aplauzem z waszej strony, żeby właśnie zasiadali tu różni i zawodnicy, i sędziowie. Więc jak najbardziej jestem otwarty, chętnie się tym mikrofonem podzielę. A nawet przekażę jakieś dwójce, jeżeli taka się stworzę. Długo się Tomek zastanawia, jak na swoje standardy. Rzadko kiedy udaje się go zmusić do tak długiego namysłu, ale rzeczywiście nie jest tu się łatwo odstawić. Właśnie próbował grać taki lakierek od tych czerwonych i to wydaje się być takim jedynym rozsądnym pomysłem na wyjście z tego snookera. Paul oczywiście za 4 punkty, natomiast nie jest to łatwe zagranie. Przy zbyt grubym trafieniu czerwonych, otarczy się o nie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że wystawi coś Kacperowi na wbicie. A i jeden, i drugi bijecz potrafią bardzo dobrze. Obaj zresztą popisali się takimi samymi breakami powyżej 100 punktów. Po 105 w tych zawodach wbijali. Ja tutaj nastawiałem się na dosyć szybki mecz, a kto wie, czy tutaj właśnie nie będzie odwrotnie, że zbyt dużym szacunkiem panowie będą siebie darzyli i może dojść do zupełnie innego scenariusza w tym meczu. Dosyć taki zaskakujący błąd. Pytanie, czy Tomek będzie starał się zaatakować, czy jednak spokojnie. Ten układ tak otwarty, że tu jeden błąd może spowodować, że będzie czego zbierać. Bo jednym podejściem można go szczyścić. Proszę.
kolejna szansa dla Kacpra na popunktowanie, chociaż nie ma takiej łatwej bili, od której mógłby zacząć. Wczoraj ja miałem problemy techniczne, dzisiaj docierają do nas informacje, że są problemy z dźwiękiem na stole numer 1. Niestety nie jesteśmy w stanie w tej chwili nic na to poradzić, co najwyżej po meczu, tak aby na jutrzejszy półfinał i finał wszystko już było ok. Ale na tą chwilę nic nie poradzimy. Najwięcej turniejowych maksów, z tego co ja się orientuję, który z polskich zawodników ma najwięcej turniejowych maksów? Na pewno treningowych to ma najwięcej Michał Ebert, Grześ Biernacki, bo 3 sztuki. Natomiast jeśli chodzi o turniejowe, to o ile ja się dobrze orientuję, a myślę, że nic nie umknęło mojej uwadze, to jedynie Kacper Filipiak ma 147. Zawiesiłem na chwilę głos, bo nie mam pewności, czy Rafał Jewtuch jeszcze nie ma turniejowego maksa, ale nie, to chyba też tylko treningowo. Na pewno Kacper Filipiak ma maksa turniejowego. Dwie problematyczne czerwone na stole, ta przy dolnej i górnej bandzie. Natomiast jeżeli dobrze wszystko to sobie poukłada i dobrze poprowadzi grę, to wcale nie będzie ich potrzebował, by doprowadzić do sytuacji, w której Tomek będzie potrzebował snookera. No, przyznam się szczerze, że ja najbardziej chyba ostrzyłem sobie zęby właśnie na ten mecz. I bardzo mnie cieszy, że trafił on na stół telewizyjny, który jeszcze dodatkowo mamy z komentarzem. Już 28 punktów przewagi po stronie Kacpra, ale jeszcze sporo do pozbierania tutaj. Na razie dosyć precyzyjnie prowadzi białą bilę.
do zagrywania z przyrządu, ale radzi sobie świetnie. No trudno tu wskazać czerwoną, na której mógłby się pomylić Kacper, nim Tomek nie będzie potrzebował snookera. Nawet przejście w górę z dołu do tej czerwonej, a lewo od brązowej, też nie powinno dla Kacpra być problemem. W danych Tomka Skalskiego widnieje turniejowy Max. Wbity w Belgii. O właśnie, już dopisał. Właśnie miałem to powiedzieć. Idealnie się Patryk Masłowski wstrzelił. Ale tak, możemy go jak najbardziej uznać, jeżeli ktoś... możemy go jak najbardziej uznać, że Polak ma wbitego maksa, tak, jak najbardziej. No, bo przypominamy, Tomek urodził się w Polsce. Max to Max, no też prawda, oczywiście, jak najbardziej. Też jestem podobnego zdania. Walczy Patryk o breaka 100-punktowego, niełatwy on będzie. No i właśnie, już na pierwszej z tych trudnych czerwonych, trudniejszej może, nie jakoś ona bardzo trudna, natomiast zdecydowanie trudniejsza od tych wcześniejszych, które musiał powbijać. No i proszę, i znowu taka sama sytuacja, jak to mieliśmy w meczach wcześniejszych, czyli zawodnik, który ma dużą stratę, już na pewno nie poszukuje snookerów. Chociaż jeżeli nadarzy się taka okazja, nie wykluczam, że będzie chciał postawić, natomiast bardziej chodzi o to, by rozgrzać się, żeby nie mieć takiego przestoju, by w każdej chwili być gotowym do tego, by podejść do stołu i powbijać potrzebne do wygrania frame'a punkty. No ta czarna powinna wpaść, szkoda.
przypadku takiego turnieju jak Mistrzostwa Polski troszkę tych spotkań jest do rozegrania. No i tutaj też właśnie te przygotowanie fizyczne ma duże znaczenie, by cały czas utrzymać nie tylko koncentrację, ale właśnie tą fizykę. No bo jakby nie było, 4 dni gry robi swoje. Właśnie niektórzy zaczęli już w czwartek, którzy brali udział w eliminacjach. Słyszymy się za chwil kilka. Frame numer 2 już rozpoczęty, dopiero co minąłem Kacpra w sali, a tu proszę bardzo, już przybyło ode mnie przy stole. Ponownie troszkę taktyki na początek. Tylko tym razem Kacper musi się dłużej pozastanawiać nad tym, jak zagrać, by nie zostawić nic rywalowi, bo tutaj przecież nie chodzi o to, by tylko dotoczyć do czerwonej, ale zagrać tak, by niczego nie wystawić. No i niestety wystawia czerwoną do lewej narożnej kieszeni. Ale nie, no to chyba nie przechodzi.
skończyło się tylko na jednym wbitym punkcie. No i ponownie niełatwa odstawna przed Kacprem. Przepraszam. Jak to Tomek po swojemu, ale mogło to się skończyć dużo gorzej, a wyszło całkiem nieźle. Tą czerwoną przysłonił, która najbardziej na lewo wysunięta na stole. I też tylko odstawne zostaje Kacprowi. Kolejna całkiem niezła odstawna. A znowu Kacper musi coś skutecznego wykombinować, by nie zostawić łatwego startu. A jak widzieliśmy, Tomek atakuje nawet to, co oczywiste i łatwe wcale nie jest. Ale dobrze, bo wywoływałem dzisiaj ten temat gry taktycznej, jeśli chodzi o Tomka, bo Kacpra widziałem już nieraz w takich sytuacjach i wiem, że potrafi również dobrze odnaleźć się w takiej grze defensywnej. Natomiast jeśli chodzi o Tomka, takiej wiedzy nie miałem. Nie widziałem naprawdę, żeby na jakoś paręnaście uderzeń musiał wykonać defensywnych. Ja mam tylko nadzieję, że nie będzie to absolutnie mecz jednostronny, bo tych mieliśmy już za dużo w dniu dzisiejszym, przynajmniej na jak ten stół telewizyjny. No i cóż, i to też pokazuje, zamiast coś pomyśleć strategicznie, tak jak zrobił to Kacper, to Tomek atakuje. On chyba po prostu nie potrafi grać za bardzo. Może nie tyle nie potrafi, co nie preferuje gry defensywnej na odstawne. No i to jest właśnie efekt tego, że wystawia start dla Kacpra, natomiast tutaj zdecydowanie cięższą sprawą będzie dojście do koloru.
Konrad Juszczyszyn prowadzi z Pawłem Rogozą 1 do... O nie, przepraszam, co ja mówię. Cóż ja mówię. Paweł Rogoza oczywiście na prowadzeniu. Mamy tutaj gościa specyficznego. Zgodził się usiąść na chwilę ze mną, poopowiadać co nieco. Bardzo proszę. Witam Państwa, tutaj Wojciech Szewczyk. Bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie, Piotrze. A ja dziękuję, że Ty zgodziłeś się tutaj ze mną na chwilę usiąść, bo zawsze to troszkę przyjemnie, jak ktoś siedzi obok, może coś poopowiadać. No Ty tutaj siedzisz już trzeci dzień, o ile się nie mylę, więc pewnie masz sucho w gardle i wymęczony jesteś. Jakoś sobie radzę z tym gardłem, żeby jeszcze móc mówić, aczkolwiek rzeczywiście już tutaj nawet się głosy pojawiają, że jakąś chrypkę zaczynam dostawać, no więc już. No ja tutaj eksperta zgrywał nie będę, gdyż jak pewnie Państwo wiecie, snooker nie jest moją flagową dyscypliną, chociaż zdarza mi się od czasu do czasu trochę pograć. No ale możemy trochę porozmawiać na pewno o Konradzie Juszczyszynie, który zapisał się do tego turnieju, poprzez eliminację dotarł do finałów Mistrzostw Polski, no i radzi sobie naprawdę dobrze. No i szczerze powiem, skrycie, kibicuję mu, żeby zaszedł jak najdalej, bo no, znamy się nie od dziś, na wielu pulowych turniejach razem grywaliśmy i do tej pory radzi sobie całkiem dobrze. Dzisiaj słyszałem, że wbił najwyższego breaka w turnieju. Tak, 130 tam było, nie, 133 tak, 133 punkty, tak, z tego co słyszałem. 133, właśnie myślałem, że 134, ale to tak, 133. To właśnie, weź, bo masz jakoś większy na pewno kontakt z Konradem. Jakoś się przygotowywał specjalnie do tych Mistrzostw Polski? Coś trenował na stawach snookerowych? Bo on w ogóle gra kijem pulowym. To jest, no dobrze mówię, gra cały czas kijem pulowym. To nie jest kij snookerowy, który gra. Tak, to prawda. No, troszeczkę go wypytałem przed samym turniejem, muszę przyznać. Chociaż o samych Mistrzostwach Polski dowiedziałem się właśnie od Konrada przy okazji tego, że przyjechał dzień przed eliminacjami i po prostu umówiliśmy się gdzieś w knajpie na jedzenie. I wtedy go o wszystko wypytałem. Sam szczerze mówiąc myślę, że mogłem też wziąć udział w eliminacjach, gdyż snookera grać lubię, ale w ogóle nie miałem pojęcia, że w Warszawie w tym roku są Mistrzostwa Polski i nie wiedziałem też w jakim terminie. Ale tak, pytałem Konrada i powiedział mi co ciekawe, że
dość dużo trenował snukera przed tymi mistrzostwami i że w ogóle już od dawna planował, żeby wystartować w mistrzostwach Polski, tylko że przez ostatnie 3 lata zawsze pokrywało się to z jakimś dużym turniejem pulowym i nie miał szansy się sprawdzić. Jak pewnie też wszyscy wiecie, Konrad grał w turniejach, kiedy jeszcze formuła wyglądała tak, że był Pors 5-gwiazdkowy, prawda? Bo było tak jeszcze niedawno, a teraz jest top 16. I grywał i radził sobie całkiem dobrze, także od dość dawna Konrad gdzieś tam w swoim treningu też grywa w snookera. A z tego, co mi mówił, to przez ostatnie tygodnie głównie przygotowywał się właśnie z Pawłem Rogozą, z którym ma przyjemność właśnie teraz się mierzyć. I moim zdaniem to może być właśnie najtrudniejszy mecz dla Konrada w całym turnieju, bo no wiadomo, nikt nie chce... Myślę, że jest to bardzo niewygodny przeciwnik dla większości starych wyjadaczy tutaj na snookerowym świadku, ponieważ no gdzieś tam jest w głowie świadomość, że Konrad nie trenuje full time, powiedzmy, tej gry. Nie poświęca się tylko i wyłącznie snookerowi, tak jest, tylko tak też jest. Jeszcze właśnie działa na arenie pulowej i tam też... Dokładnie, a jako, że nie jest to jego główna gra, no to nie chce się z nim przegrać, jeżeli ja całe swoje życie poświęcam na snookera. No ale trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, Konrad przy stole bilardowym przestał tyle godzin, że jego umiejętności w grze w snookera są naprawdę wysokie. Ale ta taka, wydaje mi się, że przez ten fakt ma taką delikatną przewagę psychologiczną nad niektórymi zawodnikami. No i tutaj w meczu przeciwko Pawłowi Rogozie ta przewaga zanika, no bo oni razem trenowali i myślę, że Paweł nie traktowałby tego jako jakiejś ujmy, jeżeli przegra z Konradem. Paweł też jest prawdziwym sportowcem, znam go nie od dzisiaj, wiem, że absolutnie tutaj myślę, że nie będzie miał problemu, jeżeli przegra to spotkanie, chociaż oczywiście mu nie życzymy i tak naprawdę kibicuję jednemu i drugiemu. Tak, jasne. No, Konrad też naprawdę, ja jestem w szoku, już to mówiłem parę razy, że pokazał się od tak dobrej strony, tak jak ja tutaj określam, jest takim czarnym koniem tego turnieju i wcale bym się nie zdziwił, gdyby naprawdę zaszedł wysoko, może nawet do finału. Kto wie, może i rzeczywiście powalczy o puchar, byłoby to, no, to w sumie spore wydarzenie. Ale też już pomijając aspekt psychologiczny, to przede wszystkim, jako że trenowali ze sobą ileś razy, to Paweł bardziej wie, czego się spodziewać po Konradzie, myślę, no bo nie ukrywajmy tutaj, jeżeli chodzi o stronę taktyczną, no to większość polistów będzie gdzieś tam wybierało, zdaje się, nieoptymalne rozwiązania, takie można powiedzieć kontrowersyjne. No gdyż wiadomo, gdzieś tam przekładają swoje doświadczenie pulowe na stół snookerowy i pewnie niektórzy wiedzą o snookerze więcej, bo oglądają gdzieś tam na Eurosporcie, a niektórzy mniej i po prostu starają się wbijać bile. No i pewnie niektóre wybory Konrada mogą być szokujące, że któryś z zawodników zagra mu odstawną, zdawałoby się bardzo dobrą, a on nagle podejmie się jakiegoś bardzo horrendalnie trudnego wbicia i z tego zrobi breaka. Puliści są przyzwyczajeni do wbijania. Do wbijania, dokładnie. Po bandach, wzdłuż band, coś co w snookerze nie jest taką częstą praktyką. I rzeczywiście ci, którzy wychowują się sensu stricto na snookerze, to im się nawet mówi, że nie, że pewnych zagrań się po prostu na stole snookerowym nie wykonuje, bo jest to dużo trudniejsze, że nie powinno się tak robić. A puliści zdają się tego nie wiedzieć. Tak, nieźle naprawdę namieszać krwi snookerzystom, właśnie przez to, że atakują te bile, których snookerzyści raczej się nie imają tak na co dzień. Szczególnie, że gra Konrada i na pulowym stole jest dość ofensywna. No i myślę, że to się przekłada też na snookera, ale przede wszystkim jako doświadczony w ogóle bilardzista, no gra, jego wybory są logiczne, więc dużo jest w stanie przewidzieć i no nie wydaje mi się, żeby był aż takim też snookerowym oszołomem. To ma też odzwierciedlenie właśnie w najwyższym breaku, w turnieju. No dokładnie, 133 nie da się zbudować grając same bile po bandzie, prawda? Tam, dokładnie. Tam również planowanie musiało być odpowiednio wykonane. A wracając do sprzętu Konrada, tak, to jest kij zupełnie pulowy. Konrad gra, można powiedzieć, taką nowinką techniczną w świecie też pulowym, no bo o ile kije snookerowe i pulowe zawsze się różniły, to jednak pulowe kije też były drewniane. Może i nie jesionowe, ale z reguły klonowe. A w tej chwili jako taka nowinka weszły szczytówki z włókna węglowego i właśnie takim kijem marki Predator gra Konrad. Coraz więcej topowych zawodników gra szczytówkami z włókna węglowego. Chyba ostatnio taką szczytówkę widziałem u Lesiaka, jeśli pamięć mnie nie ma. Możliwe. Nie widzieliśmy się dość dawno, więc nie, szczerze mówiąc nie wiem, którzy warszawscy zawodnicy zaczęli grać takimi kijami. Maciej Lesiak, o nim mówimy. Też pulista z zasady, ale też snookera nie unika. Sędzia i pulowy, i snookerowy.
też właśnie kijami dosyć mocno operuje, że tak się wyrażę. No, przepraszamy Państwa, że troszeczkę odeszliśmy od meczu streamowanego. No, mnie to czasem denerwuje, jak trafiam na jakąś relację bilardową i nagle komentatorzy w ogóle nie doceniają dobrych strzałów albo nie płaczą z rozpaczy, kiedy zawodnik coś zepsuje. O, tu możemy zapłakać, chociaż nie ma tu już większego znaczenia partia dla Kacpra Filipiaka. Tak jest. Prawdopodobnie głównego faworyta w tym momencie do tytułu, czy się nie mylę? No, dla mnie właśnie jeszcze Tomek też był mocnym faworytem. Mhm. Dlatego podkreślam od pewnego momentu, że to jest taki dla mnie przedwczesny finał. Okej. Okay. Powiem nic przeciwko, gdyby spotkali się właśnie w tym ostatnim meczu tego turnieju. No ale cóż, przyszło, że któryś musi odpaść dzisiaj i zobaczymy. Ciężko typować, który z nich ma większą szansę. Na razie na dwufrejmowe prowadzenie wysuwa się Kacper Filipiak. A my wracamy po krótkiej przerwie reklamowej. Ha, ha. Wracamy z małym poślizgiem czasowym, ale tutaj cały czas dogadujemy jeszcze kwestie techniczne związane i z pojedynkiem finałowym, żeby wszystko nam tu pięknie dograło. Darek Goral, o którym już wspominaliśmy, ogarnia tutaj też tematy logistyczne, czy też głównie w zasadzie, jeśli chodzi właśnie o te tematy logistyczne, informatyczne i dzięki niemu to wszystko tak sobie tutaj ładnie śmiga. No dobra Wojtek, skoro Cię już tutaj mamy, to jeszcze poopowiadaj troszkę o sobie, bo tu już jesteś typowany na finał Mistrzostw Polski w przyszłym roku z Konradem. No tak, tutaj zerkam w komentarze, to chyba był komentarz Witka Żarowskiego, tak? Aha. No, z Witkiem się znamy nie od dziś. Ale i on zawsze tak będzie prorokował mnie na najwyższym stopniu podium. Przy czym to pewnie jest niezbyt popularna opinia, że ja mam szansę grać w finale snookerowych Mistrzostw Polski. Pewnie za mało trenuję. Myślę, że sukcesem byłoby tutaj w ogóle się dla mnie zakwalifikowanie ewentualne. Sam jak gram w snookera, też gram kijem pulowym. No czasem zdarza mi się wziąć do ręki kij snookerowy, no ale wtedy boczne rotacje dla mnie w ogóle nie istnieją. Nie jestem w stanie nic uderzyć, muszę się skupiać tylko na środku, białej górze, dole i... A nie jest na przykład ciężej nadawać ci wsteczne rotacje kijem pulowym przy snookerowych bilach? Szczerze mówiąc nie. Jest mi chyba nawet łatwiej. To jest może dość dziwne, ale jednak co swój kij, to swój kij. No tyle godzin grałem już swoim kijem, że to przeważa. Pewnie gdybym kupił sobie snookerowy kij, grał faktycznie częściej i ten kij wyczuł, no to summa summarum myślę, że takim sprzętem grałoby mi się lepiej. Ale jeżeli gram tak do skoku, to optymalnym rozwiązaniem dla pulisty będzie kij pulowy, ten twój po prostu, który czujesz. Ładne teraz wypicie Kacpra Filipiaka. Czekaj, teraz nie podpowiadaj, ja jako laik zgadnę, że będzie snooker za brązową. No innej możliwości chyba nie ma. Nie, troszeczkę do tego uderzenia chyba zostawił czerwoną po lewej stronie. No nie ma do niej, znaczy ma do niej chyba właśnie dostęp, nie ma snookera, o to mi chodziło.
Wydaje się, że jest do niej swobodny dostęp. No. Ja przyznam szczerze, że jestem zaskoczony, bo mówiłem tutaj w przerwie Piotrkowi, że w ogóle postać Tomka Skalskiego jest mi obca. Nie wiedziałem, że on tutaj jest rozpatrywany w gronie faworytów, że jest to zawodnik, który na stałe mieszka w Belgii, tak? I jego poziom jest dla polskich zawodników trochę trudny do określenia, ale na pewno wysoki, tak? Tak, zdecydowanie wysoki. A i właśnie, i to jest styl Tomka, czyli cały czas atak i jeszcze raz atak. A stąd też jest to mecz, który komentujemy, rozumiem, bardzo miło się ogląda zawodników ofensywnych. No nie ukrywam, że zależało mi na tym meczu, bo on pojawił się nie tyle na stole telewizyjnym, co właśnie, żeby też był do przekomentowania, no bo jak najbardziej na to zasługuje. Niczego nie ujmując oczywiście chłopakom ze stołu numer 1. A czy wiesz może jaki tam mamy wynik? Ależ bardzo proszę, wszystko tu już mamy napisane. 2-0 dla Pawła Rogozy w tym momencie i jak widzę, on jest przy stole. Tak. Na początku trzeciej partii. No ja ściskam mocno kciuki za Konrada. Gdzieś tam coś mi podpowiadało wewnętrznie, że zajmie tutaj trzecie miejsce jeszcze przed rozpoczęciem całego turnieju. No ale na tę chwilę niestety półfinał troszeczkę mu się oddala. Chociaż znając Konrada z turniejów pulowych, no jest to tak doświadczony zawodnik, że naprawdę zawsze gra do końca. I tu wynik 2-0 jeszcze o niczym nie przesądza. Ja oglądałem pierwszą partię, tam ona się rozegrała, zakończyła dopiero na bili czarnej. No była dość ciekawa. Konrad kończył partię przyzwoitym podejściem w okolicach 40 punktów, przy czym zepsuł pozycjonowanie na brązową, gdzie do wygrania partii potrzebował brązowej i niebieskiej. Brązową jeszcze wbił, ale długiej niebieskiej już nie. Po czym Paweł Rogoza nie trafił niebieskiej, ale poszła ona idealnie po przekątnej stołu do drugiej kieszeni. I jeszcze po kilku przepychankach na różowej, która była początkowo przy samej bandzie, Paweł Rogoza wbił bardzo, bardzo trudną różową i tak sobie zapewnił zwycięstwo pierwszej partii. Zawsze boli taka wykradziona partia, która już oczywiście była niemalże zaksięgowana dla Konrada. Potem szybko została poprawiona drugą, no ale to jest ten moment, żeby obudzić w sobie tryb fightera. No nie wątpię, że stać na to Konrada, mówię. No, po tym, co zobaczyłem, nawet patrząc, komentując jednego mecz dzisiaj, no to naprawdę, no nie komentowałem tego meczu, właśnie uznałem, że... Tego z breakiem, tak? Tak. Mhm. Właśnie nie komentowałem. Albo ten z wysokim breakiem był już poza kamerami chyba. Rano też z kimś tam grał mecz, niestety nie przypomnę sobie teraz z kim, bo miałem tutaj dużo różnych innych obowiązków i nie byłem w tej części. Natomiast jak najbardziej już zauważyłem, że jest w gazie, tak jak cały czas podkreślamy. Dobra, powiedz też coś o swoich sukcesach na tej pulowej arenie, bo skoro już cię tutaj mamy, to jak najbardziej możemy off-topicowo. Oczywiście. No, jeżeli chodzi o moje sukcesy pulowe, no to są one bardzo różne. Nieraz ostatni turniej zdecydowanie. Ostatniego turnieju nie mogę zaliczyć do udanych, a był to turniej najważniejszy w całym sezonie, czyli Mistrzostwa Świata. Tam dość szybko pożegnałem się. Szybciej się pożegnałem niż witałem z samym turniejem, także sezon zakończyłem z goryczą porażki, ale zaledwie parę tygodni wcześniej wygrałem Mistrzostwa Polski w koronną odmianę w dziewiątkę, także ten sezon miał też swoje dobre momenty. Najlepszym momentem tutaj z nawiązaniem do snookera na pewno był turniej w Rokietnicy. No tak, przez wszystkich bardzo ciepło wspominany. Tak, zdecydowanie przez snookerzystów, szczególnie oglądając kuriera snookerowego, dało to pełen obraz tego, jak co snookerzyści myślą o tamtym występie. Ale tak, to trzeba powiedzieć też otwarcie, że jeżeli chodzi o sam turniej snookerowy, to warunki do gry były bardzo specyficzne. Z tego co wiem, wielu snookerzystów narzekało i na pewno nie bezpodstawnie na to, że sukno było bardzo wolne. I o ile oni codziennie trenują snookera i są przyzwyczajeni do czegoś zupełnie innego, to ja nie grając nie odczułem tej różnicy. Po prostu przystosowałem się do tego, co było. Nie było to dla mnie dziwne, że sukno jest wolne. Także myślę, że moja przewaga polegała na tym, że oni się gubili, a ty nie. A ja nie. Ja się dość szybko przystosowałem. Ale Rokietnica to był dla mnie wyjątkowy turniej, bo grałem tam naprawdę dobrze i w turnieju polowym, a snookerowy traktowałem trochę zabawowo, ale grało mi się tego w ten weekend tak dobrze, że naprawdę nie czułem, żebym miał przegrać z kimś jakiś mecz. No, chyba był to mój jedyny turniej w karierze, kiedy czułem się aż tak dobrze. I to był zdecydowanie taki highlight tego sezonu. No, też nie jest to takie łatwo ogarnąć dwa turnieje w jeden dzień. To prawda. Szczerze mówiąc, bardzo się zastanawiałem, czy w ogóle się zapisywać na turniej snookerowy, bo pulowy był dość dużym turniejem. Był dla mnie zdecydowanie bardzo ważny. Mhm.
No tak, i szczerze mówiąc, najbardziej bałem się tego przeskakiwania ze stołu pulowego na snookerowy. No właśnie, nie było ciężko. No bo warunki gry były zupełnie inne, a w dzień finałowy faktycznie wyglądało to tak, że grałem praktycznie, z tego co pamiętam, 10 godzin bez przerwy i mecz na zmianę, mecz w pula i mecz w snookera. Mhm. No ale to był taki dzień konia, że po prostu wszystko wchodziło. Po jednym strzale już czułem białą w punkt, na jednym i drugim stole. Tam były błędy w meczach snookerowych, oczywiście, nie grałem bezbłędnie, ale chodzi o to, jak się czułem. No czułem się fantastycznie. Bez większego wysiłku, łatwo się koncentrowałem i wracamy do tego, o czym my już tutaj też dzisiaj wspominaliśmy w studiu, że właśnie to nastawienie psychiczne jest bardzo ważne, bo nawet mając umiejętności, ale gdzieś tam psychika nie funkcjonuje tak, jak należy, to naprawdę można mieć duży talent, ale ciężko go przełożyć później już na stół. Czasem trudno powiedzieć, z czego to się bierze, bo jeszcze na tym samym turnieju, dzień wcześniej, był również turniej deblowy, taki, jako taki poboczny event. I tam zagrałem fatalnie, w zasadzie totalnie zepsułem mojemu partnerowi cały ten turniej. No a nagle dwa kolejne dni byłem nie do zatrzymania. Także to też taka ciekawa rzecz do obserwacji. Sam jeszcze tego nie rozgryzłem. Może ta porażka cię tak zmotywowała, że... Kto wie? Powiedziałeś sobie, że muszę i tyle. No i... Trudno powiedzieć, no ale to był bardzo ciekawy turniej w tym sezonie. Może faktycznie powinniśmy trochę wrócić do meczu. Ja jeszcze raz podkreślę, że nie jestem ekspertem, ale na Eurosporcie snookera oglądać bardzo lubię. Lubię przede wszystkim analizować to, co się dzieje, więc myślę, że możemy spróbować również wrócić trochę do meczu, żeby nie zamęczyć publiczności. Nie, o tutaj. Tego, co już tutaj czytam po komentarzach. Oj, szkoda. Troszkę nieszczęśliwa, a bardzo ciekawa była ta odstawna. Mm-hmm. Znalazł drogę dla białej, którą nie każdy by dostrzegł pomiędzy dwoma bilami, a był to dość naturalny kąt odejścia dla białej. Więc pomysł był ciekawy. Pewnie zagrał trochę za mocno tak w ogóle, bo biała jeszcze z dość dużym impetem dotarła do łzy. Dokładnie, bo nawet jeżeli by nie wpadła, to i tak by się dosyć mocno odbiło od górnej bandy. No teraz Tomek Skalski na pewno będzie atakował. Tak, no przecież to jest... Nie wyobrażam sobie, żeby mogło być inaczej, oczywiście. Właśnie na tych długich bilach potrafi być bardzo skuteczny, chociaż kilka ich dzisiaj już też zepsuł. Całkiem niespodziewanie. Mamy tutaj pytanie do mnie, czy pulowe rozgrywki są do oglądania gdzieś w internecie na żywo? Jeżeli chodzi o pulowe turnieje, to jest to dość złożona sprawa, bo organizatorzy wielu imprez są bardzo różni. Niektórzy zapewniają live stream za darmo. Jeżeli chodzi o takie oficjalne rozgrywki, czyli na przykład Puchar Europy, Eurotour czy Mistrzostwa Europy, to relacje realizuje na bardzo profesjonalnym poziomie firma Kozum, portal kozum.com. Ale jest to płatny stream. Wtedy faktycznie można oglądać wszystkie stoły z reguły z danego turnieju. Ale te kwoty nie są małe, bo tam na cały sezon licencja kosztuje około 100 euro. Ale z wielu turniejów jest również darmowa relacja, tylko to trzeba już jakoś szukać indywidualnie. Z reguły można znaleźć to poprzez stronę, na której są wyniki. Więc ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Jeśli chodzi o wydarzenia z naszego krajowego podwórka, to dużo turniejów bilardowych, pól bilardowych streamuje Konrad Piątkowiec Bilard, kanał na YouTubie godny polecenia. Ostatnio zaczął jeździć troszeczkę po Polsce i z różnych rejonów pojawiają się jego transmisje na żywo. Robi to też całkiem nieźle, już nawet ostatnie powtórki widziałem, że ogarnia, także jest progres. Tak, to nie jest łatwa sprawa zrobić ciekawą relację z pól bilarda czy też ze snookera. Mam wrażenie, że bardzo istotny jest poziom zaangażowania organizatora w samą relację. Mówię o tym, że jeżeli mamy dostępną relację, widok z kilku kamer, z reguły też z jakiejś ruchomej kamery, która jest w stanie śledzić poruszającego się zawodnika, to relacja staje się dużo bardziej atrakcyjna. I w ogóle w sportach bilardowych jest tutaj duże pole do popisu, aby te relacje jeszcze uatrakcyjnić. No ale wiadomo, z czymś takim wiążą się dużo większe koszty dla organizatora, więc nie jest to łatwe. No, powiesić kamerę, jak sam widzisz, nie jest wielką filozofią, natomiast już kiedy miałyby do tego dojść kamery, które by jeździły na wózkach, no to już koszt automatycznie jest oczywiście dużo, dużo wyższy. A teraz dość bolesny, no niestety, błąd, tak, Tomka Skalskiego. I niespodziewany bardzo. Zdecydowanie. Tutaj układ czerwonych
można powiedzieć, jest korzystny, gdyż są dość mocno rozstrzelone po stole, ale jednocześnie bardzo blokują punkt bili czarnej, także kiedy... Czarna, w ogóle czarna i różowa, niebieska poza swoimi punktami. Jasne, teraz czarna po tym, jak zostanie wbita, wędruje na punkt bili różowej, jak mi się wydaje. Jest wolny, i wtedy, pewno, tak. Wtedy będzie do rozgrywania na pewno do prawej kieszeni. A zaraz już pewnie do dwóch kieszeni, kiedy zajmie się czerwoną z okolic punktu bili różowej Kacper. O, przepraszam. Na niebiesko. Ta czarna... Nie, poszła na punkt bili różowej, ale tak, ja jeszcze tutaj niedoświadczony, patrząc na widok kamery, miałem wrażenie, że punkt różowej będzie znacznie niżej. Ona jest tutaj zupełnie w otwartym polu, także można się spodziewać raczej wysokiego podejścia Kacpra. Kto wie, czy nie kończącego. No tak, także ten błąd Tomka no może być decydujący w ogóle dla losów całego meczu. To był zdecydowanie dobry moment, aby próbować do tego meczu wrócić. A Kacper widać nabiera pewności siebie. Jeżeli tutaj nie straci koncentracji i zbuduje wysokie podejście, no to coraz trudniej będzie o powrót do meczu dla Tomka. Ostatnio bardzo narzekał na ten stół, że mu się mało komfortowo na nim gra, ale chyba już się z nim oswoił i przyzwyczaił, bo dzisiaj radzi sobie całkiem nieźle. No, ewentualne prowadzenie 3-0, no to już raz, że wielkie zaskoczenie, to jedno, natomiast bardzo ciężko będzie już o powrót Tomkowi do tego spotkania, co oczywiście nie jest też niemożliwe. Spójrzmy może jeszcze na wyniki z innych meczów. Tak, spójrzmy, jasna sprawa. Ja tak jak mówiłem, chociaż kilku snukarzystów z polskiego podwórka znam, to jednak nie wszystkich. Moim cichym faworytem w tym turnieju jest tak w ogóle Grzegorz Biernacki, z którym tu miałem okazję zapoznać się trochę bliżej, gdyż przez kilka miesięcy trenowałem w klubie 147 Break właśnie w Pula. I Grzesiek często do mnie przychodził, grywaliśmy razem w Pula, rzadziej w snukera, bo to był taki moment, kiedy on był w trakcie swojej przerwy. Bo był taki moment, prawda, że Grzesiek odszedł trochę od snukera i grywał tylko sporadycznie, ale teraz wydaje mi się, że wrócił do sportu z jakąś nową energią i że radzi sobie naprawdę dobrze. Kobiety. Tak jest. Ten temat, rozumiem. Znaczy jedna, żeby nie było, że on taki jest. A nawet wiem, która w uczuciach, chyba ma coś wspólnego również i z moim sportem. Grywa i w jedno i w drugie, tak. No, jedno z drugim się wiąże, no i proszę. I są wyniki od razu. A co na stołach sąsiednich? No na stole numer 1 już 3-0 dla Pawła Holoidy. Konrad niestety. Pawła Rogozy. Bo Jezus, tak, przepraszam, co ja mówisz. Zmęczenie wychodzi, dwa przepraszam. Dwa komentowania, wiadomo, język się łatwo plącze. No kurczę, przyznam, że cały czas liczę na Konrada. Myślę, że jeszcze jest powrót do tego meczu. No szczególnie, że on tutaj zdecydowanie nie ma nic do stracenia. Przyjechał, wiadomo, z ambicjami sportowymi, tak, ale trochę też sukces. Dla przyjemności. Tak. Dlatego nie sądzę, żeby łapała go jakaś szczególna presja. A niewykluczone, że gdy tylko pokaże, że jest jeszcze, ma chęć do walki, to narzuci presję na swojego przeciwnika, dla którego ten turniej na pewno jest bardzo ważny. Zdecydowanie. Więc wydaje mi się, że tu jeszcze sprawa nie jest zamknięta. Szczególnie, że teraz widzę tylko przeskakujące punkty, one bardzo szybko gromadzą się na liczniku Konrada, już 24-0. 24 to co, już czas zacząć przewidywać maksa, czy to jeszcze nie ten moment? Będziemy obserwować. Może coś z tego będzie. Natomiast na stole kolejnym, gdzie gra Grzesiu Biernacki z Bartoszem Utkowskim, Grześ prowadzi też 2-0. I w ogóle jeszcze wracając do Konrada, to wydaje mi się, że jego styl gry, no można z tym polemizować, ale gdzieś tam pasuje do snookera pod tym względem, że no po angielsku mówi się o takim zawodniku pulowym, że świetny z niego shotmaker, czyli że wbicia nie stanowią wielkiego problemu dla Konrada. Ma on naprawdę świetne oko, jest bardzo dobry na długich bilach, a na snookerze ta precyzja na długich bilach i w ogóle wbijanie jest główną trudnością gry w snookera. Tak mi się wydaje dla takiego amatora. Inne kieszenie, laika. Inne bile zupełnie mniejsze. I stąd jego pewność na wbiciu
powoduje, że nie ma on wielkiego strachu przed grą w snookera i wydaje mi się, że jego styl gry właśnie pod snookera podchodzi. Patrząc bardziej na mój styl gry, ja nigdy się nie uważałem siebie za świetnego wbijacza, jeśli chodzi o pula. Bardziej zawsze za swoją mocną stronę uważałem jakąś tam grę taktyczną, defensywną i grając snookera też to widzę, że jestem w miarę dokładny na odstawnych i tego typu uderzeniach. A to widzisz, to mnie troszeczkę zaskakujesz, bo ja myślałem, że puliści to tak tej gry defensywnej za bardzo nie trenują. Bo jednak na stałach pulowych głównie chodzi o wbijanie, ta gra jest dużo bardziej dynamiczna niż przy snookerze. No tutaj proszę bardzo, jednak. Tak, ale oczywiście no, gra defensywna też jest obecna. Chociaż nie jest ona tak schematyczna jak w snookerze. W snookerze po rozbiciu, przy rozpoczęciu partii, no mamy bardzo często tę wymianę podobnych zagrań, czyli muśnięcie gdzieś czerwonej, czy zagranie na pół bili i wysłanie białej za niskie kolory, prawda? Jest to taka dość schematyczna sytuacja, a w pulu te odstawne są bardzo różnorodne. No nigdy nie wiesz w zasadzie, kiedy i jakiego typu odstawna cię spotka. Bartek Różycki, sędzią tego spotkania, który tutaj dwa mecze dzisiaj ze mną przekomentował i uważam, że całkiem nieźle też sprawdził się w tej roli. Więc nie tylko mogliście go dzisiaj słuchać, ale i teraz oglądać przy snookerowym stole. Mamy tutaj sytuację, w której sędzia stara się jak najdokładniej odtworzyć sytuację sprzed zagrania. Piotrku, może tutaj pokażesz widzom zrzut ekranu albo jakieś ewentualnie wizje z sokolego oka. Nie jestem na to przygotowany. Może kiedyś. Ale każdy sobie oglądając na YouTubie może przecież cofnąć i wrócić się do tego momentu sprzed zagrania. Ciekawy jestem tutaj koncepcji Tomka Skalskiego na wyjście z tego snookera. Osobiście ja starałbym się od lewej bandy trafiać czerwoną z prawej strony, patrząc od strony białej, czy też od strony kamery, i czerwoną od krótkiej bandy wysłać gdzieś w stronę dołu stołu, tak, a białą zostawiać za zieloną, różową. Chyba Tomek ma... Podwójne zbicie. Nieszczęśliwie. Niebieska no nie, wpada dobrze, do kieszeni. To już w ogóle nawet tego nie zauważyłem, szczerze mówiąc. Skupiłem się bardziej na drodze bili czerwonej, która tam zmierzała. Popraw mnie, jeśli się mylę, ale w tej sytuacji Kacper nie ma prawa do wywołania misa, prawda? W tej sytuacji może tylko oddać grę przeciwnikowi. Może oddać grę przeciwnikowi, albo grać samemu, natomiast misa nie, dlatego że pierwszą jak bilę jaką uderzy bila czerwona, więc misa jak najbardziej. Oddaję zagranie, teraz pewnie zagranie gdzieś na pół bili w czerwoną stojącą blisko punktu czarnej i wysłanie białej po dwóch bandach, ewentualnie trzech gdzieś za żółtą i brązową. A, teraz sędzia, mam wrażenie, sprawdza, czy nie ma freebola. Tak, bo to jest też... Jasne. Niestety nie usłyszymy tego, czy ogłosi tego freebola, czy nie, ale będziemy widzieć pewnie, bo jeżeli ogłosi, to... No to wtedy na pewno Kacper podejmie kolejne uderzenie. Freebola nie ma. Wygląda, że Kacper oddał zagranie Tomkowi. Gdyby był, to raczej by tego zagrania nie oddał. Ale zaskakuje mnie tutaj decyzja Kacpra. Czy nie wydaje ci się, że pozycja, w której teraz jest biała, daje właśnie szansę na taką dość... No nie mówię łatwą, ale możliwą do skontrolowania odstawną. No nie udało się, ale wyobraźmy sobie, że biała powędrowałaby kolejne 10 cm i wtedy Kacper byłby w dużych tarapatach. Zgadzam się z tobą. No myślę, że sam o tym wiedział, po prostu liczył na to, że właśnie odstawna Tomka nie będzie dostatecznie precyzyjna i dostanie jakieś bicie do prawej kieszeni. No znając przysposobienie Tomka do gry pewnie. Oczywiście. Bo to też przecież z tego wyciąga się... No jak widzimy, decyzja okazała się dobra, bo szansę dostał Kacper. Jest to na pewno bila w jego zasięgu, myślę, że na znacznie powyżej niż 50%. Tutaj problemem może być trochę pozycjonowanie białej bili. Myślę, że właśnie to go zgubiło. Bardzo bał się, że biała po odbiciu od dolnej bandy wpadnie zaparkuje na kolejnej czerwonej. Stąd użył troszeczkę bocznej rotacji na białej i to skutkowało właśnie pomyłką. No to jeżeli Tomek jest takim ofensywnym graczem, to pewnie teraz również ujrzymy próbę wbicia. Długo się nie zastanawiał.
Nie, bo Tomek bardzo rzadko kiedy dłużej zastanawia się nad swoimi zagraniami, chociaż dzisiaj jak miał rzeczywiście ciężką sytuację, to się chyba namyślał z dobre półtorej minuty. Wydaje się, że zostawił tutaj choć część czerwonej, tak, najbardziej po lewej stronie że jest tam ekranu, ale jest to bardzo niewygodna odstawna dla Kacpra. Wydaje się, że w ogóle jest tam bardzo blisko i różowa mocno przeszkadza w chwyceniu czerwonej. Paradoksalnie taka sytuacja, w której inna bila odcina dużą część bili czerwonej, jest gdzieś tam korzystna. No, tu niestety faul. Jeszcze za 7. Ale wracając do mojej myśli, gdyby różowej nie było i musiałby zagrać uderzenie podobnego rodzaju, dużo łatwiej jest zagrać za grubo w czerwoną. A w takiej sytuacji, kiedy widzi jej tylko część, mocno skupia się na tym, aby przejść jak najbliżej różowej. Tak. I więc jeżeli podejmie decyzję, że czerwona jest w ogóle do zaliczenia oraz poweźmie postanowienie, żeby przejść jak najbliżej różowej, to taki cienki kontakt jest dużo łatwiej. No nic dodać, nic ująć. A Tomek dalej po swojemu, skoro już dostał szansę na wbicie, to z niej korzysta. Tak, 7 punktów za faul, teraz świetne wbicie. Trudno powiedzieć, na ile trudna jest ta czarna w tym momencie. Na pewno jest za to bardzo ważna. Bardzo ważne, aby czarną umieścić w kieszeni i wrócić do czerwonych. Wtedy sytuacja będzie dość klarowna do zdobycia kolejnych 20 kilku punktów. Wygląda... No, z takiego kąta, jaki miał, on nie był wcale aż taki duży, tak nisko zaś białą. Tak, sytuacja wygląda fantastycznie. Tomek powinien wyjść na prowadzenie po wbiciu tych trzech czerwonych razem z bilą czarną. Choć kto wie, czy po ostatniej czerwonej nie zdecyduje się jednak na jakiś inny kolor, bo żółta nie stoi na swoim punkcie, jest troszeczkę pochowana przez zieloną i brązową, także może dobrym rozwiązaniem byłoby z ostatniej czerwonej powędrowanie już gdzieś w tamte okolice, może na bilę zieloną, może właśnie na brązową. Nie wydaje mi się, że na różową, bo z różowej wcale nie jest łatwe pozycjonowanie do żółtej. Albo już teraz w górę stołu i właśnie... Teraz chyba bila niebieska. Wydaje się, że po prostu kąty na czerwonych były takie, że ciężko było zostać na czarnej. Ja się bałem troszkę, że ten kąt na niebieskiej jest zbyt duży, ale jest okej. A teraz niepotrzebne posunięcie czerwonej do bandy. Na pewno nie było to intencją Tomka. No sprawi to, że wbicie ostatniej czerwonej będzie dużo trudniejsze, a poza tym przejście właśnie, tak jak mówiłem, do niskich kolorów również będzie trudniejsze. Ale prasz z takim pięknym wybiciem tej czerwonej. Tak, teraz czy powracająca czarna nie no przeszkodzi właśnie wybiciu czerwonej. Będzie blisko na pewno. No niestety, czerwona nie będzie do zagrania. Wybicia, na pewno. Troszkę szkoda, bo znowu była to okazja gdzieś tam na przynajmniej wypracowanie przewagi w tej partii. No w tej chwili szanse będą 50 na 50. Mamy praktycznie wynik remisowy. No nie, przynajmniej z tego ujęcia kamery wydaje się, że ta czerwona absolutnie do wybicia nie jest. Do zaliczania tak, ale do wybicia nie. No jest to bardzo ważna partia nie dla nie ma tutaj co za bardzo kombinować, tylko pomyśleć nad dobrą odstawną, żeby biała zaparkowała gdzieś tam w górę. A o dobrą odstawną nie będzie z tego łatwo, bo mimo, że biała jest dość blisko czerwonej, to czarna odcina znaczną jej część i to mocno ogranicza pole do popisu Tomkowi. Myślę, że planuje gdzieś wysłanie czerwonej po dwóch bandach w górę stołu i pozostanie białą na dole. W ten sposób. Ładne uderzenie. Ładne uderzenie, w którym musiał zapanować i zaplanować położenie obu bil dość dokładnie, i zagrywanej, i zagrywającej. Kacper teraz ma snookera, przy czym no nie wydaje mi się, żeby zostawił jakąś bardzo łatwą grę Tomkowi po tym uderzeniu. Wydaje się, że będzie wychodził tylko od górnej bandy i celował gdzieś w prawą stronę czerwonej, patrząc okiem kamery. Wtedy biała dość przyjemnie parkuje na żółtej i zapewni to dość duży dystans pomiędzy dwoma bilami. Za dużo bocznej rotacji. No teraz będzie na pewno freeball dla Tomka. No i w sumie jest to kolejna szansa, z której może skorzystać, aby już zamknąć tę partię. Tak jest. Teraz albo nigdy, chciałoby się rzec, bo tak jak powiedziałem wcześniej, przy ewentualnym 3-0 ciężko byłoby już powrócić do tego meczu, a teraz jak najbardziej jest to możliwe.
różowa za jeden punkt. Ale niestety trochę przeciągnął białą. Na pewno pozycjonował na brązową bądź żółtą, myślę, że na obie te bile, ale do obu wylądował troszeczkę za daleko. Stąd chyba myśli nawet o niebieskiej, czy nie zagrać jej, cofając białą do ostatniej czerwonej. Teraz dość trudne pozycjonowanie zdziwił, z górną rotacją. Z górną i boczną rotacją. No tak, to był strzał tego typu, że boczna rotacja była wymagana, a ona bardzo utrudnia wbicie, szczególnie na snukerowym stole. Mhm. I gdzieś tam, bojąc się prawdopodobnie pomyłki, tej rotacji było za mało. Znowu mamy paparazzi tutaj przy naszym stanowisku. Czerwona okazała się jeszcze możliwa do zaatakowania, ale delikatnie przecięta niestety zostaje w samej kieszeni dla Kacpra. Niestety dla jakiegoś stopnia emocji w meczu, bo tutaj mamy bardzo dużą szansę, że Kacper dokończy tę partię. Stres mi tutaj dojdzie naprzeciwko nas z aparatami, jednym konkretnie. Coś mi umknęło najwyraźniej, bo coś tu się porobiło. Ty patrzyłeś cały czas? Tak. Nawet starałem się podążać gdzieś tam z komentarzem. Trochę przerwałem. Po dość nieudanym pozycjonowaniu na ostatnią czerwoną, Tomek, tak jak mnie uprzedzałeś, atakował dość trudną bilę i pomylił się nieznacznie. Zostawił łatwy start dla Kacpra. No i ten jest, myślę, na dobrej drodze, żeby zapisać trzeci punkt na swoim koncie. A tymczasem na sąsiednim stole, bo nas tutaj upominają, żebyśmy wspomnieli, co się dzieje. 3-0 już. Paweł Rogoza wygrywa, no i już tutaj ma przewagę. Wprawdzie niewielką, bo jednym punktem tylko w frame'ie, ale jest przy stole i buduje kolejnego breaka. Zaraz tutaj podejrzymy dokładnie, jak to wygląda. Break 25. No groźnie wygląda sytuacja. Ja myślę, że po tej partii u Kacpra już się z Państwem pożegnam. Jasne, tak. I pójdę jeszcze pokibicować koledze. Może moja obecność jakoś doda mu skrzydeł. Jak zobaczysz, że jesteś, to może rzeczywiście pójdzie mu lepiej. Bardzo bym chciał, żeby nawiązał jeszcze chociaż walkę w tym meczu. Nie musi go od razu wygrywać, ale 0-4 na pewno byłoby gdzieś dla niego nie dołujące, ale... byłby szkoda. Zawiedziony. No i miejmy nadzieję, że tutaj w tym meczu, który oglądamy, również coś się ruszy. No po 4-0 no to też nie byłby fajny wynik. Dobrze by było, żeby to spotkanie... No tak, mamy teraz różową na partię. Nie wiem, jak ją oceniasz, ale wydaje mi się, że jest to bila, którą powinno się wbić, ale jednak można jej nie wbić. Jest na niej dość duża presja. No jednak Kacper sprawia na mnie wrażenie takiego zawodnika świetnie wytrenowanego, który nie zawodzi w takich momentach. Już zdecydowanie opanował swoje nerwy. Myślę, że dała sobie radę. Kiedyś jeszcze miałbym wątpliwości, teraz już ładnie, nie. Ładnie, różowa środkiem kieszeni, 3-0 dla Kacpra. Ja Państwu bardzo dziękuję, mam nadzieję, że nie zanudziłem. No i życzę dalej miłego oglądania wszystkich meczów. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia. Do usłyszenia.
korzystając z tego, że mamy chwilę przerwy w meczu, który oglądamy. Na stole sąsiednim numer 1, konkretnie Konrad Juszczyszyn, wreszcie wygrywa swojego pierwszego frame'a. No i tak jak Wojtek powiedział, miejmy nadzieję, że jego obecność wesprze Konrada i tam się coś w tym meczu jeszcze więcej ruszy. Że to dopiero początek i co najmniej jeszcze jedną partię, żeby zdołał ugrać. Bo póki co był to mecz bardzo jednostronny. Grzegorz Biernacki prowadzi z Bartkiem Utkowskim 2-0. A przepraszam, już 2-1 akurat livescore mi się odświeżył. Tak więc tamto spotkanie zdecydowanie bardziej wyrównane. I Daniel Holojda remisuje 1-1 z Maćkiem Kotiukiem. Tak przedstawiają się rezultaty na stołach sąsiednich. Czyli wychodzi na to, że nasz pojedynek przez nas obserwowany jest tym najbardziej jednostronnym zarazem. Kacper już gotowy do dalszej gry. No tak, analizując troszeczkę przebieg tego pojedynku, to wydaje się, że Tomka Skalskiego najbardziej właśnie gubi ta ofensywność, ten ofensywny styl gry. To, że rzadko kiedy myśli o bili odstawnej, w zasadzie zagrania pospieszne gra tylko wtedy, kiedy zostaje do tego już naprawdę zmuszony i postawiony pod ścianą. A tak to niestety, znaczy to jest, na pewno taka gra ofensywna jest bardzo efektowna, tego nie można odmówić. Natomiast właśnie nie zawsze przynosi dobre rezultaty. No teraz błąd Kacpra i szansa na popunktowanie troszkę dla Tomka. Miejmy nadzieję, że obudzi się troszeczkę w tym meczu, bo no to już jest ten najwyższy czas, to już jest ten ostatni moment, kiedy jeszcze jest w stanie coś tutaj wywalczyć. Nie wiem, czy z brązowej nie będzie miał najlepszego powrotu do czerwonych. No właśnie. Czarna zblokowana w zasadzie przez dwie czerwone i do lewej i do prawej narożnej kieszeni.
teraz mamy wreszcie troszeczkę gry na odstawne. Muśnięcie tylko bigi czerwonej. Mogła z tego wyjść naprawdę bardzo dobra szansa na zagranie całkiem niezłego snookera. Przyznam się szczerze, że umknęło mi teraz zagranie Tomka. No tak to jest, jak się jest samemu. Czasem jeszcze trzeba coś innego ogarnąć tutaj obok. Ale zakładać mogę, że chciał coś wbić. Pewnie przez cały stół i się nie udało. Mam rację? Możecie napisać w top czacie. No pytanie w zasadzie zaczyna nasuwać się jedno. Czy już w tym podejściu Kacper doprowadzi do sytuacji, w której Tomek będzie potrzebował snookera? No, przyznam się szczerze, że bardzo zaskakujący jest to przebieg tego spotkania. Troszkę za krótko dobili niebieskiej. Minimalnie tutaj, dosłownie 5 cm wyżej z białą na stole i dużo łatwiej byłoby powrócić do bil czerwonych. Teraz troszkę sobie utrudnił.
tak, weź. No i pechowo przy tej odstawnej że czerwona, od której chciał się odstawić, trafiono zbyt grubo i trafiła jak niemalże po sznurku za bilą białą w górną część stołu i od tej bili Kacper może rozpocząć kolejne punktowanie. No wygrywając z Tomkiem na pewno staje się głównym faworytem do tytułu mistrzowskiego w tym roku, ale na pewno nic jeszcze nie jest przesądzone. Na pozostałych stołach wyniki troszeczkę mniej wyrównane. Grzegorz Biernacki wygrywa 2-1. Z Bartkiem Utkowskim. Daniel Holojda 1-2 przegrywa z Maciejem Kusakiem, którego gościliśmy też dzisiaj w studiu i całkiem nieźle sobie, nie przepraszam, wczoraj i całkiem sobie też nieźle radzi przed mikrofonem. Kasper Filip, jak wiadomo, oglądamy. Konrad Juszczyszyn cały czas jeden punkcik tylko z Pawłem Rogozą, ale tam dosyć wyrównana sytuacja w frejmie numer 5. Jeden punkcik Konrad z przodu, 17-16. No niestety nie mamy możliwości przeniesienia się z komentarzem na stół numer 1 po ewentualnym wcześniejszym zakończeniu tego pojedynku, który oglądamy. Jeszcze nie ta technika. Jeśli chodzi o rozkład jazdy na jutro, to wiadomo, dwa półfinały i finał. Jeden półfinał z komentarzem i finał też już również z komentarzem na stole numer 1. I to będzie jedyny mecz, który będzie z akompaniamentem przy stole pierwszym. I bynajmniej to nie jest ta niespodzianka, o której wspominałem. Niespodzianka też jutro będzie, ale to do jutra. Może zapowiemy przed finałem. O, to tak, żeby podkręcić troszeczkę atmosferę przed rozpoczęciem tego najważniejszego pojedynku. ...51 punktów przewagi. Kolejna czerwona już w kieszeni. Do niebieskiej łatwiej z niej powrócić. Do czerwonych i ta najniższa, nie, troszeczkę ta stojąca powyżej. Właśnie. Wydaje mi się, że na tą niższą patrząc od punktu bili różowej. Dokładnie tak. Kolejny break powyżej 20 punktów. Sporo ich. Już mówię o tym, że powyżej 20 punktów, bo z chwilą przekroczenia tej liczby zaczyna się on odliczać. No i cóż, i nie ma już powrotu dla Tomka Skalskiego.
Obstawiałem na początku, że będzie to szybki mecz, ale nie spodziewałem się, że tak jednostronny, szczerze mówiąc. Myślałem, że obaj panowie tutaj nawiążą równą walkę. Na to wskazywało, patrząc na sam przebieg wcześniejszych pojedynków, w których brali udział. Ale cóż, Kasper pokazał, że jest prawdziwym fighterem i w tych najważniejszych momentach potrafi naprawdę spiąć się na wyżyny swoich możliwości. Ale z drugiej strony wyżyny, no to też tak może nie do końca, bo to bardziej Tomek zagrał poniżej swojego poziomu, aniżeli Kacper wybił się na wyżyny. Takie mam przynajmniej wrażenie. I tyle, drodzy widzowie, z dzisiejszych transmisji. Jutro, jeżeli pamięć mnie nie myli, tak mówię całkowicie nie weryfikując tego, finały rozpoczynają się od godziny 10 i na godzinę 10. A nie, przepraszam. Dobra, 4 i przerwa, dobrze podpowiedz, bo ja zapomniałem, że gramy do 5. O proszę, jak to dobrze, że tutaj mam koło siebie Darka Gorala, który podpowiedział mi, że jeszcze jeden frame. No ja tak właśnie patrzę i tak cały czas się wahałem, w sumie myślę, o co chodzi, bo nie padają sobie ręki, a idą od stołu. Okej, no to już wiemy. Zmienił się po prostu modus, w jakim grają, bo już do 5 gra. Ja w ogóle nie zwróciłem na to uwagi. Rzeczywiście najlepszy z 9. W ogóle nie zwróciłem na to uwagi przez cały ten mecz. No dobrze, no to nam tylko jeszcze gwarantuje dodatkowe emocje, czyli szansę zachowuje jeszcze Tomek na to, by jakoś do tego meczu powrócić. I bardzo mnie to cieszy. Czyli co, skoro przerwa, to przerwa. To ja zrobię sobie chwilę przerwy. Widzimy się tak, czy jednak bez przerwy, bo Kasper nie oddala się od stołu. Tutaj Darek przekazał mi informację, że przerwa. Dobra, czyli jednak nie ma przerwy. Czyli każdy tutaj sprzeczne informacje mi przekazuje. Okej, to gramy dalej. I Konrad Juszczyszyn też już 3-2. Odrabia zatem kolejną partię. No jakby się tu miało zrobić 3-3. Czemu nie? Sprawa oczywiście otwarta. Na pozostałych stołach Grzegorz Biernacki, Bartłomiej Utkowski 2-2. Czyli wyrównał się rezultat. No to Tomasz, come on, tak jest, właśnie coś podobnego sobie pomyślałem. No teraz albo nigdy, można powiedzieć, bo więcej okazji już w tym meczu nie będzie. Nie będzie dodatkowej, niespodziewanej partii już. Thank you.
patrząc na Facebooka, czy można przyjść na jutrzejszy finał. Oczywiście wstęp jest wolny, zapraszamy. Finał zaplanowany jest na godzinę 15. Na 15 finał, natomiast, jeśli dobrze pamiętam, półfinały na godzinę 10. Także zapraszamy. Dzisiaj też przez cały dzień kibiców nie brakowało, co bardzo cieszy. Miejmy nadzieję, że na finale będzie Państwa jeszcze więcej. Tomasz Skalski nie ma już nic do stracenia. Może to i dobrze. Zagra na luzie i wygra. No, ja myślę, że Tomek cały czas gra na luzie. On nie wygląda nigdy praktycznie, żeby się jakoś tak za bardzo spinał. Ale jest coś w tym. Może teraz, nawet jeśli odczuwa jakąś presję, której może ja nie dostrzegłem, to teraz rzeczywiście może już z niego zejdzie i zagra mu się dużo lepiej, dużo łatwiej. Dobrze, że jest to mecz na odrobinkę dłuższym dystansie niż tylko do czterech wygranych. Ale właśnie, to jest cały Tomek. Cały czas atak, ciągle atak. I to nawet... Tutaj może nie mam nic do zarzucania, że próbował wbijać, tylko że bardzo mocne znowu zagranie, bardzo mocne uderzenie. Preferuję zdecydowanie tak. Jak to wszystko wpada, to jest to bardzo efektowne i efektywne, to o czym wspominałem wcześniej. Natomiast kiedy coś przestaje grać, przestaje wpadać, to jakby nie ma alternatywy dla tej swojej gry. Jakby nie ma wypracowanej innej metody gry. Czasami tak jest, że te długie bile nie wpadają, że ta ofensywa w danym momencie nie sprzyja i warto znaleźć taki złoty środek, takie wypośrodkowanie dla tej gry, troszeczkę uspokoić, troszeczkę pograć taktycznie. Ale właśnie, tego chyba Tomkowi niestety brakuje. I tu może wychodzi właśnie brak trenera, który by mu wskazał, kiedy by należało troszeczkę tą grę spowolnić, dać sobie na luz. Ale biorąc pod uwagę, że myśli o tym, żeby rozpocząć współpracę z trenerem, no to któż to wie, może jak już oczywiście dojdzie do takiej współpracy, to będzie wtedy już całkiem nie do zatrzymania. Pożyjemy, zobaczymy. Na szczęście Kasper niewiele punktów ugrał z tej szansy, którą utrzymał i jeszcze do stołu podszedł. No niewiele brakowało i piękny snooker by się za niebieską ustawił. Tak, tak, on tak grają do pięciu jak najbardziej. Natomiast z tymi półfinałami, czy na 10, czy na 11, tu nie mam pewności. Zaraz, jeżeli ktoś tu będzie koło mnie przechodził, to jeszcze dopytam. Jeżeli na 11, dla mnie tylko lepiej, bo nie ukrywam, że sporo czasu tutaj spędziłem przez ostatnie 3 dni. Małe niedobory snu. Stąd też ewentualne moje drobne błędy, za które Was przepraszam, które gdzieś mi się zdarzają w trakcie komentarza, ale i oczy, i głowa już troszeczkę nie chcą do końca ze mną współpracować. Mistrzostwa Polski, oprócz tego, że są dużym turniejem i dużym wydarzeniem, ale też sporym wyzwaniem logistycznym do ogarnięcia. Więc jest dużo takiej pracy, której nie widać już później, patrząc tylko na ekran monitora.
Jeszcze raz co? 5-minutowa przerwa jest. O, z powodu naszego. Tak jak tam miałeś przerwę. Nie, to nie chcę mi się dodawać kolejnego. Ja zaraz powiem, że 5 minut przerwy po prostu. Na jednym co było? Po czwartym trybie, no. 4-0, a po piątym już jest inny. Dobra. Po tej przerwy, o której mówiłem wcześniej, to okazuje się, że wygląda to tak, że to jest po piątym frame'ie. No jeżeli jest 5-0, no to wiadomo, że tej przerwy nie ma, natomiast jeśli wynik jest inny, to wtedy do tej przerwy dochodzi. Ale to tylko 5 minut. I po piątym frame'ie, czyli zupełnie inaczej niż to ma zwyczaj być w turniejach profesjonalnych. Wtedy grając do 4 wygranych frame'ów oczywiście przerw nie ma, natomiast jeśli są spotkania, które trwają do 5 wygranych, to oczywiście po czwartym frame'ie jest przerwa 15-minutowa, która przysługuje zawodnikom. Kolejny błąd Tomka. No za dużo tych błędów. Naprawdę tutaj przez cały ten mecz w zasadzie jak dostaje jakąś okazję, to za chwilę ją szybko traci. Skalski przypomina Kurta Maflina, tak? Ofensywnie na tak, a defensywa bardzo słaba. No, jest coś w tym rzeczywiście, tak, dokładnie. Na stole numer 1 mamy tą wspomnianą przerwę, albo właśnie dobiegła końca. Zamieniecka 80, hala Szembeka, piętro drugie. Tam dokładnie mieści się klub, w którym obecnie się znajdujemy. Zapraszamy, tak, można przyjść, podejrzeć nawet jak wygląda stoisko komentatorskie. Żadna filozofia. 2 stoliki złączone, 1 komputer i tyle. I albo nas dwóch, albo nas
pojedynkę jesteśmy, albo ja, albo ktoś inny. Zapraszam jak najbardziej. Pozdrowień nie przekazuję na ogół, ale dobrze. Od czasu do czasu kogoś pozdrowimy. Dwadzieścia osiem już. Kasper z przodu. No i ten układ zdecydowanie taki, który można uznać za w miarę łatwy, jak dla Kacpra. Chciał jeszcze naruszyć ten układ różowa-czerwona. Minimalnie minął się z nim. Tragedii może nie ma, jeśli chodzi o wbicie bili czerwonej. Natomiast zdecydowanie utrudniono prowadzenie białej do koloru. To, co nie udało się wcześniej, świetnie udaje się teraz. Będzie pozycja do czerwonej. I do środka, i do lewej narożnej kieszeni. Tylko różowa troszeczkę zepsuta, bo wylądowała na bandzie. A szkoda, bo zdecydowanie ułatwiłaby dalsze budowanie tego breaka. A tak to trzeba będzie grać znowu troszeczkę mocniej do niebieskiej albo i do niższych kolorów, żeby, poproszę, nawet nie pokusił się o wbicie, tylko od razu na odstawną za zieloną. Bardzo dojrzała decyzja. To jest właśnie ten element, którego brakuje Tomkowi. Kacper już wie przez swoje doświadczenie, kiedy odpuścić, kiedy zagrać odstawną. Kiedy nie dać się podpuścić pod jakieś nieodpowiedzialne zagranie, żeby tutaj nie dać przypadkiem niepotrzebnych szans Tomkowi na rozegranie się, bo wtedy jeszcze losy tego frame'a mogłyby się odwrócić. Frame'a i spotkania zresztą. Nie jest to tak do końca bezpieczne wyjście z tego snookera. Mam takie wrażenie, że Tomek specjalnie przegrywa. No,
Nie, Tomkowi naprawdę bardzo zależy na każdym meczu, żadnego meczu nie lekceważy, już o tym dzisiaj mówiłem, rozmawiałem z nim o tym, jest nawet wywiad na Facebooku, który z nim przeprowadziłem na żywo zaraz po którymś z Porsów, który zresztą wygrał i też tam miał taki mecz, w którym się wydawało, że może nie tyle lekceważy, co nie przykłada się do każdego zagrania. Ale nie, absolutnie zaprzeczył i stwierdził, że bardzo jakby przykłada się do każdego zagrania. A czasami po prostu tak jest, że nie idzie. Można jeden mecz zagrać na naprawdę świetnym poziomie, a chwilę później zagrać po prostu słabo. No to jest snooker, to jest sport. To nie są maszyny, to są tylko ludzie. Tylko albo aż ludzie. Maszyny to nie wiem, czy chcielibyśmy oglądać. Tomek jest naprawdę bardzo ambitnym zawodnikiem. Nie ma tutaj mowy, żeby specjalnie w jakikolwiek sposób podkładał się Kasprowi. Tym bardziej, że nie ukrywał, że zależy mu na zwycięstwie w tych mistrzostwach. Różnica stylu tutaj po prostu odgrywa swoją rolę. Tak, to jest prawda. Tomek bardzo szybko myśli przy stole to co pisze Witek. O, widzieliśmy go nieraz. Ależ to było zagranie jeszcze z muśnięciem tej drugiej czerwonej. Jak pięknie przy tym wyprowadzona biała. Myślał tutaj o tym, żeby zagrać bezpiecznie. No niemal idealnie biała na bandzie. A tak to zadowoli się jednym punkcikiem właśnie w okolicach brązowej. No można powiedzieć w końcu widzimy jakieś bicie po stronie Tomka. Już można było odnieść wrażenie, że jest to film tylko jednego aktora. No i w końcu zobaczyliśmy jakieś defensywne zagranie z jego strony. Jest to rzadkość, ale chyba wynik już go zmusił do tego, by nie atakować wszystkiego, co możliwe do zagrania i nawet niemożliwe. I teraz Kacper w końcu będzie musiał troszeczkę się pogłowić, jak skutecznie wyjść z tego snookera. Wyjście to jedno, jak zawsze mówię, ale też żeby nie wystawić. No właśnie, chyba to jest ta czerwona, do której najlepiej będzie próbować dotoczyć.
Tak, no dokładnie. Dokładnie tak, że na pewno Kacper ma to w głowie, że chciałby się odegrać za finał Mistrzostw Polski, który przegrał kiedyś z Tomkiem. Trzy lata temu to było, jeśli pamięć mnie nie myli. Wtedy jeszcze to Tomek zamieszkiwał w Belgii i przyjechał do Polski specjalnie na mistrzostwa. No i wygrał. Troszeczkę inne nawet te ruchy przy stole Tomka. Jakby troszkę spokojniej. Troszkę zeszło z niego tego, może nie ciśnienia, ale tego takiego entuzjazmu. No i być może to spowoduje, że jeszcze tutaj postara się troszkę powalczyć w tym spotkaniu. Niech wygra przynajmniej tego jednego frame'a, no bo wynik do zera naprawdę nie wygląda dobrze. Widziałem, szczerze powiem, co tam się stało, że Kacper z powrotem przy stole, akurat skupiłem się na czymś innym. Z Tomkiem to każdy ma słaby bilans, no tak, to prawda, że odkąd regularnie gra w turniejach, to tak, to słaby bilans ma każdy. No brązowa chyba będzie takim najważniejszym punktem tego podejścia. Jeśli wpadnie i wyjdzie jeszcze na bilę niebieską, zrobił tyle, ile mógł. Kącik też całkiem przyzwoity. No wydaje się, że musi wyszarpać przynajmniej tego jednego frame'a. Niemożliwe to jest. No ma troszkę szczęścia, że nie wystawił tej różowej, bo przecież gdyby odrobinę wcześniej albo odrobinę dalej ta różowa się zatrzymała, byłoby już pozamiatane, byłoby już po meczu. Kacper na pewno nie wypuściłby tego z rąk, a tak... Jeszcze ten mecz chwilę potrwa. Niesamowity błąd. No, któż by się spodziewał, że spodłuje tak banalną różową? Ale to tylko pokazuje, że nie jest dzisiaj nawet w optymalnej dyspozycji. Już nie mówię o dobrej, ale... Czegoś w tym meczu. Coś zawodzi. Czegoś wyraźnie brakuje. Miałem przed chwilą powiedzieć, że mam nadzieję, że nie będzie próbował wbijać tej różowej. Naprawdę miałem to już na końcu języka. Próbował. Na szczęście, szczęśliwie to się kończy.
klasycznie. Bilada bandy. Będzie do ścięcia ta różowa. Różowa na mecz dla Kacpra Filipiaka i ta różowa będzie się śniła Tomkowi po nocach. Mam wrażenie, bo no badalna była, którą zbudował. Teraz też niewiele brakowało do wbicia. Oczywiście pozycja do czarnej wcale nie byłaby łatwa, ale przynajmniej ta różowa byłaby już w kieszeni. Grałem ostatnio w turnieju polowym też mocno, właśnie różowa dała mi się we znaki. No i jest. I to już jest koniec. No nieprawdopodobne. No nieprawdopodobny mecz. No ja absolutnie nie spodziewałem się takiego przebiegu. Nawet jeżeli gdzieś tam myślałem, że już w pewnym momencie, że nie będzie to tak szybkie spotkanie, na jakie się nastawiałem, to i tak liczyłem na to, że będzie zdecydowanie bardziej wyrównane. A tutaj no gra jednego aktora. Zdecydowanie. No cóż, tak to bywa. Lubimy, jak ten sport nas zaskakuje. I to by było na tyle w dniu dzisiejszym. Jutro od godziny 11? 11 jednak, więc poprawiam, bo nie byłem pewien. Mam już potwierdzenie. Pierwszy półfinał od godziny 11. Dwa stoły. I cóż, do miłego usłyszenia. Trzymajcie się. Komentował Piotr Garboliński.